Krystyna Sibińska, kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj będzie trochę podgorzowsko, bo naszym gościem jest Damian Żołędziejewski. Witam cię bardzo serdecznie. Witam panią bardzo serdecznie, witam państwa. Sołtys w Kłodawie. Tak, zgadza się. Radny też gminy i stoper gminnego klubu piłkarskiego w Kłodawie. Dobrze? Tak jest. Tak wszystkie jest. Funkcje, czy jeszcze o czymś zapomniałam? Poza funkcjami zawodowymi, no to chyba nawet mamy... Nawet strażakiem też jesteś, tak? Tak, tak. Faktycznie działam w ochotniczej straży pożarnej w Kłodawie. Dosyć dużo mnie może jest gdzieś, ale staram się jak najbardziej uczestniczyć w życiu Kłodawy. A skąd u ciebie taka potrzeba działania i to na wielu frontach? O, ciekawe pytanie. Nie wiem, zrodziło się to tak u mnie z czasem, bo jako młody chłopak wychowany tutaj też w Kłodawie zająłem się tylko gospodarstwem i w międzyczasie ten sport na wsi to było takie zawsze dodatkowe zajęcie, coś do czego można było uciec i tak powoli poszerzałem te horyzonty. Zaczęło się właśnie od gry w klubie, później wyszła taka potrzeba działania, nie wiem, jakoś chciałem poszerzyć swoje horyzonty i zaangażowałem się w Radzie Gminy, w sołectwie. Wszystko to, co związane z naszą Kłodawą. W Kłodawie sporo się dzieje i to między innymi właśnie za sprawą sołtysa Rady Sołeckiej, bo i hucznie są obchodzone i święta kobiet, i różne święta takie gminne. Jesteście po prostu wszędzie. Jak już coś robię, chciałbym robić to porządnie, dlatego wiadomo, sam niewiele można zrobić samemu. Cieszę się, że mam grupę ludzi w każdej organizacji, w której działam, która naprawdę chce mi pomóc i nigdy nie zamykamy się, myślę, że to jest nasz klucz do tego, że nie zamykamy się na nowe osoby. Jeżeli jest ktoś chętny, zapraszamy do współpracy i działamy, bo takim siłą rozpędu można jak najwięcej zrobić. Kłodawa to jest specyficzne też takie miejsce, dlatego że sama Kłodawa jest stolicą gminy Kłodawa, ale gdyby, no jest to takie centrum też życia, prawda, całej gminy, to oczywiste. I jest też blisko Gorzowa, więc czy to jest plus, czy to jest minus? Wszystko ma swoje plusy i minusy. Jednak jako gmina podgorzowska, no to mamy fajny dostęp do miasta, wszystkie jego kulturalne plusy, czy tam blisko do sklepów, opieka medyczna, wszystko jest blisko. Ma to też minusy, że ci mieszkańcy tacy, powiedzmy, co traktują naszą Kłodawę jako sypialnię. Tak, no to ciężko ich zaktywizować, zaprosić. I przychodzą czasami nowi właśnie mieszkańcy tacy na jakieś Dzień Kobiet czy coś i mówią, ale fajna impreza, nie spodziewaliśmy się. Ja mówię, no bardzo mi miło z jednej strony, ale zapraszam częściej, tak? I fajnie, że takie osoby coś jak przyjdą raz, widać, przychodzą ze znajomymi, drugi, trzeci i o to chodzi. Widzą, że się dzieje. To porozmawiajmy może o tej piłce nożnej, dlatego że to jest klub piłkarski, już istnieje 10 lat? W tym roku będziemy obchodzić, tak, dziesięciolecie. Właśnie powoli zbieramy fundusze, żeby jakoś hucznie to świętować, ponieważ no, dziesięciolecie niby niedługo, ale no, pierwsze taka okrągła rocznica. I działamy, żeby... Kto gra w tym klubie? Kto gra? Jak to jest zorganizowane? Kto trenuje? Bo no to jest klub nieduży, możliwości pewnie też są jakieś ograniczone, ale jednak funkcjonujecie. Oczywiście, gramy w pierwszy zespół mamy w klasie A, jest to przedostatni poziom rozgrywkowy, a od tego sezonu zgłosiliśmy jeszcze drużynę rezerw, w klasie B jest to ostatni poziom i grają ogólnie zawodnicy chcący się poruszać, chcący trenować, bo to jest u nas bardzo ważne, że nie ma, że przychodzimy tylko się spotkać, pokopać piłkę, ale chcemy wprowadzać takie zasady w miarę profesjonalizmu i jak najbardziej podchodzić rzetelnie do swoich obowiązków. Mamy trenera Kamila Jaźmińskiego, który bardzo się przykłada, mimo że to jest no, przedostatni, ostatni poziom, to w ostatnim poziomie razem z nami gra, a w tym przedostatnim stara się cały czas jakieś innowacje wprowadzać. I myślę, że dzięki temu ci młodzi chłopcy, bo w większości bazujemy na młodych... No właśnie, jakie to są grupy wiekowe? Mamy bardzo wielu chłopaków w wieku około licealnym i studentów, wspomożeni takimi osobami jak ja, około 30-latków. Większość, ona w pierwszym zespole, ostatnio bodajże 7 młodzieżowców występowało, to myślę, że to jest nawet ewenement w tych naszych ligach takich.
wyjazdy, jakieś właśnie treningi, to wszystko raz organizacja, to są też potrzebne fundusze, to potrzebne też jest jakieś wsparcie. Jak wy funkcjonujecie? Jesteście stowarzyszeniem, czy na jakich zasadach pracujecie? Jesteśmy stowarzyszeniem zgłoszonym w powiecie gorzowskim, tak, i pozyskujemy fundusze. W połowie naszego budżetu to jest wsparcie od gminy, a także staramy się aplikować do różnych innych instytucji, a również pozyskujemy sponsorów taką drogą pocztą pantoflową poprzez Facebooka. Od miesiąca mamy własny dom. Tytularnego sponsora nie. Jeszcze nie. Może z czasem się uda. Od miesiąca jesteśmy u siebie w domu na boisku, to mamy szersze spektrum, takie oferty dla sponsorów. Możemy zaproponować baner, jakieś miejsce. Zawsze to przychodzą kibice. Właśnie to pokazało nam ostatni miesiąc pokazał, po co my to robimy, bo po 3 latach grania na wyjazdach, mecze u siebie w Różankach, dziękujemy przy okazji za uprzejmość, za to, że mogliśmy tam grać, ale jesteśmy u siebie i widzimy tych kibiców. Wiemy już dla kogo. To nie jest tylko, żeby sobie pograć, ale są kibice, są emocje, coś się dzieje. Gminny klub piłkarski, to znaczy, że są też przedstawiciele z innych sołectw u was, czy tylko z Kłodawy? Mamy wśród zawodników, tak? Mhm. Mamy zawodników z całej gminy, a także z Gorzowa. No, mamy blisko Manhattan, to wielu zawodników właśnie ma do nas najbliżej, tak? A patrząc na to, że fajnie, że udaje się przyciągnąć nowych, młodych zawodników, bo widać, może dlatego, że fajnie się dzieje, ściągamy takie osoby. A znowu, nie jesteśmy klubem bogatym, bo rozgrywki są coraz droższe, my jesteśmy na rynku dosyć krótko, więc tych sponsorów też nie mamy tak wielu i dlatego nie płacimy zawodnikom. Mhm. Pojawia się już taka sytuacja, u nas widzę, mamy większe miasteczka, Międzyrzec, Strzelce, nie wiem kto płaci, kto nie, ale mają możliwości finansowe większe wsparcie z miast. U nas tego nie ma, mamy dobre wsparcie, ale na tyle, na ile sobie możemy pozwolić. Nie chcielibyśmy też płacić, żeby w przedostatniej lidze płacić zawodnikom. Chcemy pasjonatów, którzy będą trenować, grać i się z nami rozwijać. Pozyskujecie młodzież? Młodzież. Od 2020 roku powstała w Kłodawie drużyna GKS Kłodawa. Zajmuję się typowo prowadzeniem młodzieży. Liczymy, że z czasem jakiś narybek do nas trafi od nich. Okej. Okay. Ile miałeś lat, jak zostałeś sołtysem? 5 lat temu miałem lat 27. No to dosyć młodo, jak na takiego działacza. No, był to taki dosyć ewenement, można powiedzieć, już rzadko się spotykam. Choć są młodsi sołtysi, bo mamy zaproszenia na różne spotkania. Jednak pomyślałem, że mam taką możliwość trochę czasu, bo na gospodarstwie jak się pracuje, to mogę tym czasem sobie jakoś szachować, żeby poświęcić się trochę tu, więc postanowiłem, że jak mogę działać, jest taka chwila, że jestem może na jakiejś fali wznoszącej, jest szansa wygrać te wybory, no to spróbowałem. No to wiesz, jest dosyć ciekawe, dlatego że tak jak wspominaliśmy, stolica gminy, więc mieszkańców są starsi, poważniejsi, są tacy, którzy już tam działali. No musiałeś coś zrobić, żeby pozyskać zaufanie. Jak prowadziłeś kampanię? Namawiałeś kogoś, żeby, czy jak to tak wyglądało? Mam dużo rodziny. Wiadomo, kampanię prowadzi się taką, że rozmawia się z najbliższymi, z tymi, co się zna, co chce się zrobić. Oferowałem też zmiany, jakie udało się wprowadzić nam fundusz sołecki taki od tej kadencji i to pozwoliło nam dużo więcej zrobić, tak? Bo z budżetu tam około 12 tysięcy, 18 bodajże, do 50 par rocznie, no to dla sołectwa to jest duża zmiana, tak? I przez to mogliśmy tak z kopyta wystartować, między innymi. A powiedz, jak dzisiaj wygląda funkcja sołtysa? Bo rzadko o tym się wspomina. Sołtys kiedyś, no to rzeczywiście tutaj było znaczną postacią na terenie wsi. Dzisiaj te struktury są trochę inne, bo przecież no, to, że właśnie jest jeszcze, są władze gminne, są radni. Ty łączysz te dwie funkcje, ale tak jakbyś miał przypisać właśnie do roli sołtysa, takie szczególne jakieś obowiązki, odpowiedzialność. Kiedyś, no mówię, sołtys rozstrzygał różne spory, działo się dużo, dużo więcej. To jest często nadal tak, że jeżeli coś się dzieje, to zaraz do sołtysa. Mam wiele takich telefonów, że coś się wydarzyło, zawsze chętnie pomogę, wytłumaczę, choć nie zawsze jest to w mojej gestii. Na przykład, gdzie są działki na sprzedaż, to dzwonią ludzie do sołtysa. Mówię, no nie jestem deweloperem, ale no coś może wiem, podpowiem, gdzie się udać, gdzie ten. Dla mnie
mieszkańców takich miejsc żytych, jestem donosicielem, roznosicielem podatków. No tak. przyszedł z podatkami. No przychodzę, roznoszę podatki, staram się dotrzeć do tych mieszkańców samemu, przy okazji chwilę porozmawiać. Tak. Porozmawiać, zaprosić na te wydarzenia. Rozstrzyganie sporów, no uczestniczę w życiu wielu grup, tak jak rozmawialiśmy w Straży Pożarnej, współpracuję z naszymi kłodawiankami, z KGW, z grupą seniorów, staram się ich wszystkich scalić, bo wiadomo, to są różne charaktery, różne grupy, staram się być tym spoiwem między nimi, żeby wszyscy się dogadali ze sobą. W Radzie Sołeckiej są osoby starsze, młodsze, łączycie pokolenia, ale to chyba jest fajne, prawda? Zależało mi, jak budowałem Radę Sołecką, żeby zrobić taką zróżnicowaną strukturę osób. Bo wiadomo, każdy ma, część ma doświadczenie, właśnie mamy starsze osoby działające od wielu lat na rzecz swojej miejscowości, ale mamy też młode. I wiadomo, młode osoby z zapałem, starsze z doświadczeniem, fajna mieszanka wychodzi i każdy zawsze od siebie coś dokłada. Za chwilę rozpocznie się taki sezon wiosenno-letni, piknikowy. Jakie macie plany jako sołectwo? Co się będzie działo w Kłodawie właśnie w tych najbliższych miesiącach? W najbliższym czasie mamy zaplanowane, nie wiem jak będzie, a kiedy jest zaplanowana transmisja naszej rozmowy, ale w najbliższą sobotę mamy zaplanowane sprzątanie świata. Chcemy od najmłodszych, zapraszamy grupy dzieci, żeby zadbać o tą naszą lokalną przyrodę. Zaczniemy od tego, mamy sprzątanie. Później tradycyjnie zawsze Dzień Dziecka, zawsze się jakoś włączamy. Podczas majówki uczestniczymy, częstujemy dzieci kiełbaskami, pomagamy. No i zbliżamy się. Słyszałam, że u was jest najlepsza kiełbasa z grilla. Zapraszam spróbować. Bardzo, bardzo się staramy. Już z tym grillem to jeżdżę od 5 lat, bo pierwsze co to taki zakup, zakupiłem właśnie faktycznie taki duży grill, żeby korzystać z niego i przy okazji korzystają wszyscy w całej gminie, bo to nie tylko w Kłodawie, ale często jeżdżę po różnych innych sołectwach. Trzeba sobie pomagać. I następnie, teraz w czerwcu bodajże będą wybory na sołtysa, zobaczymy jak to się dalej potoczy. Myślę, że na pewno będą dożynki planowane i dalej zawsze taką naszą sztandarową akcją, nie wiem jak co dalej z nią będzie, chciałbym, żeby była kontynuowana, rozwoziliśmy paczki. Zaczęło się to od pandemii wtedy, kiedy nie mogliśmy przez zimę organizować zabawy mikołajkowej. Wcześniej organizowaliśmy na sali w szkole, w GCK-u, taką zabawę mikołajkową. Pandemia nam nie pozwoliła. No to tak, nie wiem, jakieś z dziećmi oglądałem film o świętym Mikołaju, jak to rozwoził im prezenty i tak mnie wzięło, może spróbujemy u nas to zrobić. I właśnie 4 lata temu chyba pierwsza akcja powstała, że rozwieziemy po tej naszej wsi. Mieliśmy 600 paczek do rozwiezienia. Udało się wszystkie rozwieźć. Rozumiem, że tylko grzeczne dzieci dostały oczywiście, paczki. Oczywiście, ale u nas mamy same grzeczne dzieci, dlatego wszystkie paczki nam zeszły. W tym roku będziecie kontynuować? Fajnie by było, tak? Wiadomo, fundusze trzeba zebrać coraz większe, ale no, pozyskujemy też sponsorów. Fajnie, bo są ludzie dobrego serca, którzy wiedzą, że to jest fajna akcja i zawsze swoją cegiełkę nam dołożą do tego, żeby ta akcja dalej trwała. Wspomniałeś o Funduszu Sołeckim. To jest taki swego rodzaju budżet obywatelski na wsi, prawda? Tak. Musicie uzgodnić, wymyślić, jak wybieracie projekt, który będziecie realizowali. Czy w ramach Rady Sołeckiej, czy też konsultujecie to z mieszkańcami? W zebraniu wiejskim zawsze we wrześniu dzielimy te pieniążki. Wiadomo, mam jakieś stałe wydatki typu utrzymanie sali wiejskiej, czy właśnie organizacja imprez, ale zawsze chcemy część budżetu przeznaczyć na jakieś inwestycje. Czy to zrobić kawałek chodnika, czy dorzucić się do jakiegoś projektu gminnego, żeby zawsze ten jakiś udział w inwestycjach w Kłodawie mieć. To, że jesteście bliżej urzędu, bliżej centrum, to macie jakieś szczególne fory w porównaniu z innymi sołectwami? Czy mamy fory, czy nie? Ciężko powiedzieć, bo faktycznie kiedy jest potrzeba, zaraz do tego urzędu jadę, bo jestem tutaj na miejscu. Moja praca też jest taka, że rodzi się jakiś problem, no to mogę rzucić wszystko i szybko jechać, więc nadrobię w nocy. Więc jest to jakiś plus na pewno bycie w tej stolicy pod tym względem. Ale też, no, też zobowiązanie, bo jak poczuwacie się chyba do tego, żeby też, tak jak wspominałeś, wspierać innych i pomagać w jakiś sposób też konsolidować. Z sołtysami mamy fajną współpracę ogólnie w całej gminie
I fajnie, fajnie właśnie, że jeden drugiemu zawsze pomoże, czy myślimy, był nawet taki pomysł rozszerzenia tej akcji z paczkami, zobaczymy, czy się uda, czy nie. Na całą gminę? Na całą gminę. No, wszystko jest przed nami, warto próbować. No, warto próbować. To na koniec jeszcze o takich piłkarskich marzeniach. Wspominałeś, że... No, nie jesteście na tych dwóch najniższych poziomach, tak, ale czy waszą ambicją jest gdzieś przejść, czy macie świadomość, że to się będzie też wiązało z dodatkowymi kosztami, organizacją, czy robicie to po prostu, żeby się ruszać, żeby była aktywność? Cieszymy się właśnie, że możemy się ruszać, że możemy tym młodym ludziom zapewnić jakąś alternatywę, nie pobierając właśnie od nich pieniędzy, czy coś. Mają takie miejsce, gdzie mogą się spełniać. Dzięki temu, że utworzyliśmy rezerwy, chłopcy, którzy wcześniej się odbijali może od tego pierwszego zespołu, mogą zejść sobie niżej i zaczynać tą przygodę z piłką. Służymy doświadczeniem, każdy może się rozwijać. Podawa jest dosyć dużą miejscowością, marzy nam się jakaś liga wyżej, nie ukrywam. I czy finanse pozwolą? Zawsze mówię, że mam dwie ręce do pracy, więc będę się starał te środki razem z chłopakami pozyskiwać. Chcielibyśmy się rozwijać, a na ile nam sytuacja pozwoli, no to czas oceni. Ten czas będzie też ciekawy przez najbliższe miesiące. Oczywiście ja dziękuję za nasze spotkanie i co? Zapraszamy do gościnnej gminy Kłodawa, do gościnnego sołectwa Kłodawa. Zapraszamy wszystkich i na różne wydarzenia kulturalne, a także na wszystkie mecze, wydarzenia sportowe. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.